To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, jak wygląda w tej chwili życie na wyspach. Naszym gościem będzie brytyjski korespondent Gazety Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry, to jest 8.10. Od dziś w naszym podcaście będziemy łączyć się z Polakami mieszkającymi za granicą, by posłuchać o tym, jak wygląda walka z pandemią w różnych częściach świata i jak sobie z całym zagrożeniem i z nową sytuacją radzą Polacy mieszkający poza krajem. Łączymy się oczywiście za pomocą Skype'a. W Oksfordzie jest Stanisław Skarżyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda codzienne życie w Wielkiej Brytanii? No, codzienne życie w Wielkiej Brytanii zamarzło. Zamknięto puby, zamknięto restauracje, zamknięto kina i teatry, więc jest tak jak wszędzie właściwie, że po prostu ludzie siedzą w domach i nie mają nic do roboty. No, wszyscy zastanawiamy się, jak na te wyzwania odpowiedzą brytyjskie media na przykład, bo to się wszystko jeszcze toczy, jak będą dostarczać rozrywkę ludziom zamkniętym w domach. Bardzo dużo ludzi nadal chodzi do pracy, bo wychodzą wszystkie zapóźnienia technologiczne różnych firm. Tutaj w mojej okolicy oczywiście największą firmą jest Uniwersytet Oksfordzki i koledże tegoż uniwersytetu. I okazało się, że większość tych systemów właściwie nie jest przystosowana do pracy z domu i oni starają się to na hura nadrobić, ale zapóźnienia technologiczne tych takich dużych, tradycyjnych brytyjskich firm wyszły w sposób bardzo bolesny i powodują, że no, firma albo dają ludziom płatny urlop i wysyłają ich do domu, albo muszą oni przychodzić do pracy. W nowoczesnych firmach, jak rozmawiałem z kilkoma osobami z Londynu, z City, no to tam przejście na pracę z domu w tym świecie białych kołnierzyków i drapaczy chmur przeszło bardzo, bardzo szybko, bo te wszystkie systemy były do tego przygotowane i to się właściwie odbyło bez problemu. Także no, toczy się powoli, tak, w trybie przetrwalnikowym. I mam wrażenie, że w porównaniu do Polski Wielka Brytania jest taką gospodarką krok dalej, to znaczy dużo więcej mieliśmy tych rzeczy tak zwanych niepotrzebnych. W dużo większym stopniu Wielka Brytania polegała na wychodzeniu z domu, tak jak we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy we Francji, prawda, wychodzenie z domu jest no, częścią totalnie, częścią życia społecznego i ludzie jest bardzo, bardzo trudno im będzie z tego zrezygnować. Tak w Polsce to jest łatwiejsze. Jeszcze niedawno, prawda, w Polsce wychodzenie z domu, chodzenie do restauracji, do pubów, to było coś dla pokolenia moich rodziców, powiedzmy, to było coś relatywnie nowego dla nich. Jednak już praca dom to była taka codzienna runda. A tutaj są domy, w których nie ma kuchni. Tutaj są ludzie, którzy po prostu nie zrezygnowali z kuchni w domach, bo jedzą na mieście albo zamawiają jedzenie z dostawą i zwyczajnie nie mają kuchni w domu. I to nie jest jakiś mikroodsetek. To jest część jakby architektury wnętrza. Rezygnuje się z kuchni w domach, bo się ich nie używa. No jak sobie radzą dzisiaj? Po prostu wychodzą na miasto, żeby zjeść. No nie mogą wyjść na miasto, ale na przykład tutaj nasz lokalny pub przestawił się na dostawy. Do domu. I tak, dostawy do domu. To znaczy kuchnia działa w miarę normalnie. Zresztą w kuchni pracuje dwójka Polaków, którzy zostali tutaj i powiedzieli, że nie będą jechać do Polski. Nie będą robić lotu do domu. I przede wszystkim dla osób starszych. Tutaj też jest to zalecenie, że osoby szczególnie narażone i osoby starsze powyżej 70 roku życia od tego weekendu najbliższego mają się poddać 12-tygodniowej kwarantannie i na maksa ograniczyć kontakty społeczne, więc to będzie bardzo, to jest w sumie dużo ściślejsza kwarantanna w efekcie niż ta w Polsce. No my będziemy pewnie, reszta społeczeństwa dostarczać im zakupy lekarstwa, więc tutaj będzie i właśnie puby, restauracje przestawiają się na dostawy do domu i ma być bardzo poluzowane prawo dotyczące tego, w jaki sposób się dostarcza jedzenie do domu z pubów. Więc to jest dla nich jakaś szansa na wzmocnienie budżetów, bo oczywiście no, branża gastronomiczna, hotelarstwo, cały sektor usług z tym związanych będą bardzo boleśnie dotknięte.
W sektorze usług, o którym mówisz, pracuje na Wyspach bardzo wielu Polaków. Z tego, co wiemy, takie są dane, wielu z nich zdecydowało się zostać w Wielkiej Brytanii. Nie wrócili do domu, nie skorzystali z oferty lotu do domu. Jak w tej chwili wygląda ich sytuacja i zawodowa, i życiowa? Sytuacja jest rozwojowa, natomiast na środę rano wiedzieliśmy, że jaki pakiet rząd przygotował dla firm, to znaczy chodzi o to, żeby te puby, restauracje miały dostęp do tanich kredytów, które pozwolą im to przetrwać. Część firm dostanie do 25 tysięcy funtów, czyli ponad 100 tysięcy złotych na wypłatę pensji i zapłacenie bieżących rachunków. Natomiast jak będzie pomagać indywidualnym pracownikom, tego jeszcze nie wiemy. I to pewnie zostanie ogłoszone dzisiaj lub jutro, bo to jest bardzo pilny problem. Tutaj rozpowszechnione są, jak wszędzie, umowy śmieciowe, te tak zwane kontrakty na 0 godzin, czyli umowy, niby zwykła umowa o pracę, ale w której wpisane jest 0 godzin, więc człowiek nie może się spodziewać żadnej wypłaty w czasie, kiedy nie dostaje godzin pracy. No, kawiarnie, restauracje, puby, hotele też wiadomo, że nie mają dużych zasobów finansowych, więc w sumie wszyscy czekają na to, co zdecyduje rząd. Problemem olbrzymim jest to, że brytyjski system zasiłku zdrowotnego wygląda tak, że jeżeli się jest chorym, to dostaje się tak zwany statutory sick pay, czyli równą kwotę, która wynosi niespełna 100 funtów tygodniowo, co tak naprawdę nie pasuje do niczego i nie pozwala zapłacić ani bieżących rachunków, ani można za to można zapłacić pewnie jedzenie w ciągu miesiąca dla jednej, może dwóch osób, natomiast niewiele więcej. Więc to będzie potężny problem i tutaj rząd będzie miał bardzo poważne zgryzy, jak się z tym uporać. No Polacy są w tej samej sytuacji, co wszyscy pozostali. Bardzo wiele z nich ma tutaj rodziny, więc ci, którzy nie pracują, no odprowadzają dzieci do szkoły i wracają do domu, żeby oglądać wiadomości i czekać na więcej informacji. Mówiłeś o tych osobach, które pracują w branży gastronomicznej. Zostały na Wyspach, nie wróciły do domu. Czego boją się najbardziej? No najbardziej wszyscy chyba obawiają się tego, że ta epidemia się wymknie spod kontroli i najbardziej obawiają się oczywiście kryzysu gospodarczego, no bo wiadomo, że konsekwencje gospodarcze tego będą apokaliptyczne. Te pierwsze prognozy gospodarcze są takie, że w drugim kwartale tego roku brytyjska gospodarka skurczy się o 15%, co jest nie do wyobrażenia, no bo to oznacza, to oznacza spadek dochodów dziesiątków milionów ludzi, olbrzymie obciążenie dla państwa i wszystkich jego służb. Strach jest o to, jak da sobie radę z tym służba zdrowia, która nie w porównaniu do polskiej, ale na brytyjskie standardy jest niedoinwestowana i brakuje respiratorów, brakuje miejsc na oddziałach intensywnej terapii, więc to może być bardzo duży problem, jeżeli tych chorych zacznie przybywać, szczególnie, że jest to stare społeczeństwo. Mamy olbrzymi odsetek osób w wieku powyżej 70 lat, powyżej 80 lat. I jeżeli ta choroba rozprzestrzeni się wśród nich, no to liczba ofiar będzie szła nie w poniżej 20 tysięcy, co rząd uważa za relatywny sukces, jeżeli uda się zamknąć tę epidemię w takiej liczbie ofiar. Natomiast no wtedy to będą setki tysięcy. Tutaj prognozy były takie, że przy braku jakichkolwiek działań, jakby jako punkt odniesienia, no to jest 500 000 ofiar. W ostatnich dniach zmieniła się strategia Borisa Johnsona i rządu Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o podejście do koronawirusa. Na początku ta kwarantanna miała być chyba znacznie bardziej łagodna. Teraz wprowadzono już system obostrzeń. Tak. Pierwsze podejście było takie, że chciano rozciągać tę epidemię, licząc na to, że przy zachowaniu tych obostrzeń, które były w planach, to znaczy kwarantanny dla osób starszych, skierowania zalecenia, żeby osoby, które mają objawy nawet łagodne, podobne do koronawirusa, czyli kaszel lub katar, zostały w domach przez co najmniej 7 dni, że te zalecenia wystarczą, żeby szczyt liczby zachorowań zmieścił się w granicach wydolności służby zdrowia. Potem pojawiły się nowe dane, ponieważ to było robione na chińskich danych, ale chińskie społeczeństwo jest zupełnie inne niż brytyjskie i włoskie, które są przede wszystkim dużo starsze.
I kiedy wprowadzono do tego modelu, który robi Imperial College London, wprowadzono nowe dane o tym, ile będzie potrzebnych miejsc na oddziałach intensywnej terapii, okazało się, że przy zastosowaniu wszystkich tych metod, które projektowano, szczyt zachorowań przekroczy 8-krotnie wydolność służby zdrowia. Więc w tym momencie cała teoria rozciągania epidemii poszła do kosza i przyszła metoda tak zwanego miażdżenia kapelusza, czyli starania się, żeby jak możliwie mało osób zachorowało. Tak naprawdę decyzja jest taka, to co robi WHO, teraz Wielka Brytania i Polska, że zamiast jednej epidemii będziemy mieli serię mniejszych epidemii, bo dopóki nie wynajdziemy szczepionki albo dopóki nie uda nam się osiągnąć tej odporności populacyjnej, bo będziemy wprowadzać te zalecenia, liczba zachorowań będzie spadać, ale nie będzie maleć do zera, po czym znowu będzie odbijać i taki w tych modelach, które tutaj są, no kolejna duża liczba zachorowań jest przewidywana na przełom października i listopada i potem grudzień. Więc wtedy prawdopodobnie do wakacji uda się te epidemię zdusić, a potem ciepłe miesiące letnie pozwolą to trzymać jakoś w miarę pod kontrolą, a potem jesienią będzie potrzebna druga runda. Co mówią Brytyjczycy na temat tego, jak zachowuje się rząd? Oni mają duże zaufanie do rządu. Przede wszystkim Boris Johnson za każdym razem występuje w towarzystwie doradcy do spraw naukowych i doradcy do spraw medycznych, więc nie ma poczucia, że o sprawie decydują politycy na podstawie przesłanek, jak rząd będzie dobrze wyglądał, tylko powołują się na dane naukowe i niewiele tu jest polityki, to znaczy nie ma ze strony opozycji nie ma specjalnie kontestowania tego, co robi rząd, właściwie w ogóle. Ze strony naukowców jest debata, jest dyskusja, są oczywiście listy otwarte, że robione jest za mało, listy ekonomistów, że zagrożone są już poszczególne sektory gospodarki, rząd gdzieś w miarę umiejętnie chyba w tym momencie znajduje się pośrodku tego wszystkiego, starając się znaleźć sposób na to, żeby gospodarka się nie zawaliła, bo przecież umrzeć można nie tylko na koronawirusa, można umierać również z biedy i na inne choroby, które bez działającej gospodarki nie będziemy mieli służby zdrowia na takim poziomie, jaki mamy, nie będziemy mieli bogactwa na takim poziomie, jaki mamy, które są czynnikami gwarantującymi zdrowie olbrzymiej grupy osób, więc te argumenty, że gospodarka nie jest ważna, bo ważna jest walka z koronawirusem, też nie trafiają do Brytyjczyków, bo oni mówią, że no, kluczowe jest zachowanie zdolności gospodarki do tego, żeby jeżeli nawet przejdzie przez potężny kryzys, to żeby możliwie szybko wróciła do stanu no, przynajmniej przypominającego to, co było wcześniej, bo to jest życie ludzi, bo to jest ich zdrowie i bo w dłuższej perspektywie może się okazać, że kryzys ekonomiczny zabije więcej ludzi niż koronawirus. Mówimy o tym, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. Właściwie gdybamy, nikt tego nie wie, jaki będzie efekt tego zamknięcia, pandemii, co to oznacza dla gospodarki, ale ważne pytanie, które także łączy się z sytuacją Polaków na wyspie, jest takie, co z Brexitem? Odwołana została druga runda rozmów, negocjacji brexitowych między Unią Europejską a Wielką Brytanią i no, coraz bardziej prawdopodobne jest, że Brexit zostanie przełożony o kolejne miesiące lub lata, bo w tych warunkach nie da się prowadzić negocjacji, ludzie mają inne zmartwienia na głowie, a konsekwencje gospodarcze epidemii będą większe niż miały być konsekwencje gospodarcze Brexitu, który miał w ciągu 10-15 lat kosztować mniej więcej po 1% PKB rocznie wzrostu. W tej sytuacji właściwie wszystkie te kalkulacje trafiają do śmietnika, bo na Brexit nałoży się kryzys wywołany koronawirusem i dopóki on się nie skończy, to myślę, że brytyjskie władze nie zdecydują się na przeprowadzenie twardego wariantu Brexitu. Natomiast no, to jest oczko w głowie Borisa Johnsona, ale ma prawdopodobnie najlepszą z możliwych wymówek, żeby powiedzieć, że jeszcze nie teraz i że z tego powodu musimy zaczekać i zachować otwarte łańcuchy dostaw i ułatwienia w funkcjonowaniu. Wielka Brytania formalnie jest poza Unią Europejską, ale okres przejściowy może zostać do czerwca, może zostać przedłużony o maksymalnie 2 lata i to jest coraz bardziej prawdopodobne wraz z nasilaniem się tego kryzysu.
Natomiast to, co jest śmieszne w przypadku Brexitu, to że Wielka Brytania od co najmniej roku szykowała się na scenariusz utrudnień na granicach, problemów w służbie zdrowia, problemów gospodarczych i teraz Wielka Brytania jest jednym z lepiej przygotowanych do tej epidemii państw, bo przygotowywała się na twardy Brexit, a w efekcie przygotowała się więcej szczęścia niż rozumu na epidemię koronawirusa. A co słychać w pałacu Buckingham? Cisza. Królowa ma 93 lata. Drzwi zostały zamknięte na głucho. No i prawdopodobnie tam panuje najściślejsza kwarantanna w całym Zjednoczonym Królestwie, bo gdyby coś się stało królowej, no to by była straszliwa informacja. Szczególnie, że jej właściwie jej syn jest nawet w grupie osób relatywnie narażonych, bo też już najmłodszy nie jest. Więc natomiast cicho oczywiście wszystkie pozostałe afery ze świata królowej. Nie ma księcia Andrzeja na nagłówkach, nie ma Harry'ego i Meghan, więc koronawirus informacyjnie przykrył wszystko i jest teraz jedyną informacją. To na zakończenie pytanie osobiste. Jak wygląda w takim razie teraz zwykły dzień korespondenta wyborczej na Wyspach? Żeby było śmieszniej, zwykły dzień korespondenta wyborczej na Wyspach się nie zmienił tak naprawdę ani trochę, bo ja już od ponad roku pracuję z domu i w moim życiu nie zmieniło się właściwie nic. Nie mogę chodzić do teatru, to boli i będzie tego brakować, ale liczymy na to, że będzie dużo przedstawień w telewizji i w internecie, bo West End produkował przecież i londyńskie teatry produkowały przez ostatnie 10 lat, więc można teraz nadrobić zaległości. A biuro jest tak, jak było na kanapie. Jest mnóstwo pracy, bo jest olbrzymie zainteresowanie tematem. Wielka Brytania przez swoje oryginalne podejście znowu znalazła się na ustach wszystkich i budzi olbrzymie zainteresowanie. Więc tak naprawdę dużo pracuję, chodzę z psami na spacer i czekam, aż to się skończy i będzie można wrócić do normalnego życia. To może trochę potrwać. Może. Szczególnie, że mam wrażenie, że Wielka Brytania szykuje się na dużo dłuższą kwarantannę, bo wrażenie miałem takie, że w Polsce przygotowania były na to, że to będą 2 tygodnie do końca marca i potem będziemy mieli już wszystko z głowy, że w kwietniu wracamy do normalnego życia. Tutaj wprowadzono na przykład wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych, ale te wakacje są na 3 miesiące, co daje mniej więcej wyobrażenie o tym, w jakiej skali się tu myśli, że to będzie trwało nie tygodniami krótkimi, tylko tygodniami po kilkanaście tygodni, 12, 16 tygodni i że to może być dopiero pierwsza runda albo dopiero początek. Więc no tak, przygotowuję się na dłuższe siedzenie w domu, ale no mamy to szczęście, że jesteśmy teraz super potrzebni i jest duże poczucie ważności naszej pracy, więc trzeba pracować, nie martwić na zapas. Studio w Warszawie pozdrawia więc kanapę w Oksfordzie. Stanisław Skarżyński, nasz korespondent na Wyspach, był gościem 8.10. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No i dużo zdrowia. Tobie, wam też. A jutro, proszę państwa, w 8.10 ciąg dalszy naszej opowieści o tym, jak wygląda życie z pandemią i życie Polaków poza granicami Polski. Połączymy się z Albanią, gdzie jest Małgorzata Reimer. W Tiranie na przykład, stolicy Albanii, po 18 nie wolno wychodzić z domów. Dlaczego? O tym jutro w 8.10. Do usłyszenia. Na wszelki wypadek, gdyby chcieli się państwo podzielić z nami swoją historią spoza Polski, teraz w czasach zamknięcia i pandemii, podajemy nasz adres. podcast@wyborcza.pl 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.